Pan Jezus Chrystus mówi: Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Ewangelia według Jana, 10 rozdział, 9 werset. Tabliczka mnożenia chrześcijańskiej wiary. Pan Jezus mówi: Ja jestem drzwiami. To jasne. Dostęp do wiary chrześcijańskiej możliwy jest jedynie z Nim i przez Niego. W innym miejscu Pan Jezus mówi o sobie podobnie: Ja jestem drogą. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 6 werset. Tylko ten, kto ufa Panu Jezusowi Chrystusowi, tylko ten, kto Mu ufa, przyjmuje Go, wierzy w Niego, może wejść. Kto wejdzie, ten będzie zbawiony. Bez własnych, bezowocnych wysiłków, bez dodawania czegoś do tego, co już zostało wykonane przez Niego na krzyżu Golgoty. Zbawienie, które daje Jezus, nie należy do czegoś, co można wykonać ludzkimi siłami. Zbawienie, które daje Jezus, nie zależy od naszych starań, aby prowadzić szczególnie szlachetne, nieskazitelne, moralnie życie, albo od posiadania wzniosłych, pobożnych uczuć. Ono po prostu nie zależy od nas i właśnie dlatego jest pewne. Ono jest wyłącznie aktem i darem Boga. Kto został tak wyratowany i zbawiony, ten może wejść i wyjść. Oznacza to wolność i swobodę, ale w żadnym razie nie swawolę. Kto wierzy, może zbliżać się do Boga, oddawać Mu prawdziwą cześć i mieć z Nim bliskie relacje. Jednocześnie ktoś taki może i powinien przekazywać innym ludziom dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie Panu i być jej żywym świadectwem. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Rzymian, 10 rozdział, 10 werset. Wejść i wyjść oznacza być uwolnionym, aby teraz żyć w zgodzie z doskonałą wolą Boga. Kto jest teraz tak wolny, znajduje pastwisko, to znaczy pokarm, posiada Pismo Święte, Biblię, Pismo Święte, Słowo Boże, aby była mu podstawowym pokarmem do duchowego wzrostu w wierze, a także ma Ducha Świętego, który motywuje go do życia w wierze, prowadzi i dopomaga we właściwym rozumieniu myśli Bożych zapisanych w Biblii, Bożym Słowie. Wiara chrześcijańska opiera się wyłącznie na Panu Jezusie Chrystusie i prowadzi niezawodnie do bezpieczeństwa, wolności i szczęścia. Pan Jezus mówi: Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Ewangelia Jana 10:9.